Witajcie, kochani spontaniczni ogrodnicy. Rozpoczynamy sezon, a zatem zaczynamy kupować wiele torebeczek. Kupujemy nasiona. Pytanie jest takie, gdzie je przechowywać? Dzisiaj zapraszam na film o pudełku do przechowywania nasion. Jak widzicie, i u mnie jest już sporawa kolekcja paczuszek z nasionkami. Kupiłam nasiona warzyw, kupiłam nasiona kwiatów, jak również cebulkę dymkę. Wszystkie nasiona będę przechowywała właśnie w tym pudełku, w tym pojemniku. Pudełko to, jak widzicie, ma rączkę, która służy do zamykania pokrywy. W środku znajdziemy kilka przegródek, które pozwolą nam na posegregowanie naszych nasion. Przegródki te są ruchome i każdą z komór możemy dostosować do naszych potrzeb. Czyli jeśli będziemy mieć większe torebki lub też, jak w moim przypadku, cebulkę dymkę, możemy wyciągnąć taką przegródkę i komora mojego pudełka już się powiększy. Przegródki te są wsuwane, a zatem wydają się bardziej stabilne. Całe pudełko można przykryć wieczkiem, jest ono również przezroczyste i idealnie dopasowane do pudełka. W tym miejscu chciałabym Was zaprosić do zasubskrybowania mojego kanału. Będziecie wówczas na bieżąco z tym wszystkim, co dzieje się u mnie i w moim ogrodzie. Jestem przekonana, że takie pudełko będzie doskonale nadawało się do przechowywania nasion. I tak oto ono się prezentuje. Zapomniałam podać najważniejsze informacje. Otóż pudełko to ma 9 litrów, mierzy 57 cm długości, 26 cm szerokości oraz prawie 10 cm wysokości. A teraz pomału zabieram się za układanie moich paczuszek, moich nasion, moich torebek właśnie w tym pojemniku. Solidny pojemnik. Jeśli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. A na razie, cześć, pa, pa.